Czy naprawdę gry nie są dla leniwych? Komentarz. O, ty, dawaj, stary. Farba rzepy. Komentarz do filmu Poetyka Popkultury. Hej, parę tygodni temu wpadłem na materiał na kanale Poetyka Popkultury, który całkiem mi się spodobał, ale znalazłem w nim kilka stwierdzeń, z którymi albo się nie zgadzam, albo uważam, że wymagają nieco doprecyzowania. Nie jest to pod żadnym pozorem jakiś komentarz czy zalążek dramy, bo tworzę ten film w nadziei, że uda mi się nieco poszerzyć horyzont dyskursu na ten... Giga ciekawe, widzowie. Ja też, miejcie tego... Fajna nazwa kanału, Farba Rzepy, no. Tak, ja mam wrażenie, że ludzie niestety czasami zapominają o tym, że w takich dyskusjach chodzi o ścieranie poglądu, bo to właśnie w ogniu dyskusji klarują się twoje poglądy tak naprawdę, a nie o to, żeby zrobić jakąś taką dramkę. Niestety dużo osób przychodzi na Twitcha, przychodzi na YouTube'a tylko po to, żeby wiecie, żeby coś się działo, żeby była zadymka. No, niestety nie ustrzeżysz się przed tym. Nie jest to także próba zburzenia całej narracji proponowanej przez pana poetykę, a jego film traktuje raczej jako punkt wyjścia do dalszych własnych rozważań. I od razu mówię, że będę tutaj wrzucać fragmenty oryginalnego filmu, ale dla pełnego zrozumienia warto zapoznać się samodzielnie z oryginałem. Zresztą nie pożałujecie, bo to naprawdę dobry materiał. Punktem wyjścia w filmie poetyki jest zauważenie, że gry wideo niekiedy traktowane są w sposób olewczy przez osoby, które nie grają. I okej, to jest stwierdzenie, z którym... Kurde, ty, ale ja chyba wiem, o czym już będzie. Już takie pre-watcho trochę wale, bo... No tutaj mówimy o tym, że gry komputerowe nie są dla wszystkich. I mam trochę wrażenie, że tutaj może polecieć taka interpretacja. Zobaczymy, czy trafię. Że tu może polecieć taka interpretacja, że jeżeli nie są dla wszystkich, no to że nie możesz tak mówić, że gry są dla wybranych osób, a ogólną ideą tego wideo było to, że nie są dla wszystkich, ponieważ wymagają od ciebie jakiejś ingerencji. Ale my nie mówimy tutaj, że nie są dla wszystkich, czyli są dla elitarnego grona 1% społeczeństwa, tylko nie są dla wszystkich, bo na przykład 10% odpadnie, prawda? Tak mi się wydaje. Ja bym tak rozumiał ten tytuł, ale faktycznie on może brzmieć tak pseudoelitarystycznie. Ciężko się kłócić, no bo w końcu każdy z nas ma inne doświadczenia. Nawet jeżeli w moim domu rodzinnym granie było czymś zupełnie normalnym, tak samo jak czytanie czy oglądanie filmów, a 3/4 moich znajomych grywa regularnie w gry, to jest to tylko i wyłącznie moje doświadczenie, które może diametralnie różnić się od tego, czego doświadcza setki tysięcy innych graczy. Żeby dowiedzieć się, jaki jest ogólny stosunek społeczeństwa do gier, trzeba sięgnąć do badań, których nie mamy zbyt wiele, oraz spojrzeć na całokształt dyskursu medialnego wobec gier. Jeżeli chodzi o badania, to ich było troszkę i moim zdaniem o różnym stopniu wiarygodności. Większość z nich skupia się na zadeklarowanych graczach, stąd nie da się do końca wyłonić pełnego obrazu stosunku społecznego wobec gier. Ale za to można poszukać w nich pewnych poszlak. W badaniu Różne twarze polskiego gracza z zeszłego roku zadano graczom pytanie o stosunek ich najbliższych do gier i tylko 6,6% odpowiedziało, że ich bliscy mają do nich negatywny stosunek. Z kolei blisko 30% opowiedziało się za postawą pozytywną. Zdecydowanie przeważała za to postawa neutralna, która, trzeba przyznać, jest dość niekonkretna, ale... No, ale widzicie, tu mówimy o badaniu na grupie 1000 osób, prawda? To jest właśnie kwestia niestety takich badań, słuchajcie, które... No ciężko jest wyciągnąć wnioski z badania 1000 osób, prawda? To jest bardzo mała próbka, nie? No, czy się nie sugeruje, jakoby dzięki osoby migrujące miały negatywny stosunek do gier. Idąc dalej, mamy badanie Polish Gamers sprzed 2 lat, które jasno sugeruje, że 67% użytkowników internetu grywa lub gra. No i użytkownicy internetu to grupa, która nie oddaje takich Tylko, że tutaj też problem się, słuchajcie, pojawia w czymś takim, że te badania na przykład wliczają ludzi, którzy grają stary w gry na Facebooku albo ludzi, którzy grają w gry mobilne. A czy dla was wasza matka, która pyka se tam Farmville z gamerką? No moim zdaniem nie. ...innych emocji społecznych, bo przecież w internecie gry są wszechobecne i dla pełnego rozumienia wielu internetowych zjawisk kulturowych wymagana jest chociaż minimalna znajomość medium gier, ale sam fakt, że większość z badanych grywa, sugeruje, że nie jest to jakaś trzeciorzędna rozrywka. Spójrzmy więc na to, w jaki sposób gry traktowane są przez instytucje wobec innych mediów. Najprostszym przykładem jest fakt, że dodano grę This War of Mine do zakresu materiałów dydaktycznych, z których mogą korzystać nauczyciele w ramach lekcji polskiego, WOS-u czy etyki. Ponadto otwierają się instytucje kultury zorientowane typowo na gry wideo, np. Warszawskie Muzeum Komputerów i Gier, Krakowskie Muzeum Gier, Wrocławskie Gry i Komputery Minionej Ery,
a także Łódzkie Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej. Zatem nawet kultura i oświata zdążyła już dostrzec istotność gier w polskiej kulturze. Nie mówię do Kowalskiego, żeby jakoś zdeklasować narrację pana poetyki. Zresztą sam zainteresowany zauważył... To jest ciekawy temat. Jest jakiś kompleks z tym związany, żeby granie było inkluzywne, a nawet gracz Farmville był gamerem, ale to nie działa z innymi mediami. Ktoś, kto ogląda dwa filmy rocznie, nie jest przecież movirem. Nawet nie znam tego określenia. Wiesz co? Właśnie to chyba się bierze z tego, że ludzie chcą na siłę udowodnić, że my gramy w gry. Ale to doprowadza właśnie do widzisz tego dyskursu, że wliczamy ludzi, którzy no nie do końca są powiązani z tym medium i ich określamy jako ludzi, którzy są powiązani z tym medium, nie? Postawa, którą omawia w swoim filmie, jest nieco przestarzała. Mówię to jednak po to, żeby troszeczkę odciążyć dyskurs o grach, no, ale tak od jest, tego ciągłego no. odkrywania. Tak jakby powiedzieć właśnie, że hobbystą filmów jest wasz stary, co ogląda na Polsacie film raz w tygodniu, nie? No bo tej samej starej prawdy, że gry wideo są medium przynajmniej tak bardzo dojrzałym jak pozostałe. Bo takie ciągłe męczenie tego jednego tematu może doprowadzić kiedyś do sytuacji, w której będziemy tak bardzo skupiać się na mówieniu o tym, jakie gry są świetne, że zabraknie nam miejsca na mówienie, dlaczego są takie świetne. Dalej w materiale pojawia się stwierdzenie, że chociaż dla wielu osób granie w gry jest wyrazem lenistwa, to właśnie ci niegrający powinni się wstydzić, bo to oni są leniwi w tej sytuacji. Autor argumentuje to twierdzeniem, że gry mają najwyższy próg wejścia ze wszystkich mediów. Sytuacja ta jest o tyle paradoksalna, że właśnie to gry wideo mają największy próg wejścia ze wszystkich mediów, więc jeśli ktoś go nie doświadcza i nawet nie próbuje, to właściwie świadczy o jego lenistwie, a nie moim. I to już jest coś, z czym zgodzić się absolutnie nie mogę. Jasne, jeżeli weźmiemy pod lupę na przykład staroszkolne RPG... Ty, no ale dobra, no. Mówimy tutaj o sytuacji, w której masz osobę A i osobę B. Osoba B gra w gry komputerowe, no nie, tutaj, w gry komputerowe. A osoba B czyta książki. I ta osoba A mówi o sobie B, że to, co ona robi, jest leniwe, a ta osoba by odpowiada, no to nie jest leniwe, ponieważ medium, które ja konsumuję, wymaga ode mnie większej ingerencji niż twoje, więc nie demonizuj mojego medium. To raczej była taka forma pokazania różnicy i głupoty tego typu stwierdzenia, aniżeli flexowania się, że słuchaj, ja konsumuję medium, które wymaga więcej ingerencji. Przynajmniej ja to tak zrozumiałem. Na wzór Fallouta czy Baldur's Gate, to faktycznie okaże się, dzięki że w te gry ciężko wejść, nie będąc zaznajomionym z medium. Niemniej od czasu ich premiery branża rozwijała się w naturalnym dla siebie kierunku, czyli w kierunku dostarczania użytkownikom jak najbardziej bezproblemowego i płynnego doświadczenia. Takiego doświadczenia... Widzowie, popatrzyłem sobie na komentarze na YouTubie. Ktoś mi napisał na YouTubie tak. Może nie przeklinaj, bo dzieci to mogą oglądać, człowieku. Nie wiem. Może ktoś ma problem z dziećmi, że oglądają moje treści, to powinien im kontrolę rodzicielską założyć, nie? Prowadźmy każdy content w takiej formie, w jakiej byłby odpowiedni dla dzieci. Bo może dzieci to będą oglądać. A mnie irytuje takie podejście do życia. Takiego doświadczenia, które odpowiada na intuicję graczy i po prostu nie jest trudne, a przynajmniej ta trudność nie wynika ze samej obsługi programu. Ponadto za gracza może uważać się równie mocno ktoś, kto grywa w Souls-like'i, jak i fan mobilek pokroju Candy Crusha, które co prawda wymaga interakcji do zabawy, ale jest ona sprowadzona... Moim zdaniem to tu nie ma znaku równości pomiędzy konsumentem gier komputerowych, a konsumentem gier mobilnych jak Candy Crush. To jest moim zdaniem bardzo duży błąd logiczny. To jest tak, jakby powiedzieć, że wasza matka, która oglądała Jak Miłość 20 lat temu, jest pasjonatką sitcomów. No nie jest. A moim zdaniem jest znak równości. Uargumentuj go, ciekawy jestem, co powiesz na ten temat. Raczej do kształtu bezmyślnego i, co ważne w kontekście filmu poetyki, beznarracyjnego przesuwania kształtów. Z tej perspektywy gra nie musi przecież różnić się znacznie od np. oglądania telenoweli, które też raczej utożsamiamy z leniwym przyswajaniem mediów. Jako przykład wybitnie skonstruowanego świata i fabuły często podaje dalej się grę bio... Dalej mamy do czynienia z grą i graniem. Kwestią jest różnica odbiornika. Czyli na przykład nie widzisz różnicy pomiędzy starym modą na sukces, a... powiedzmy, nie wiem, obywatelem Kane'em, to jest nadal to samo. Jeżeli oglądasz modę na sukces, to można powiedzieć o twojej babce, że interesuje się filmami. Jest odbiorcą filmów. No nie, to jest bardzo duża różnica, wiesz, moim zdaniem. To jest ogromna. Czytanie książki, czytanie przepisu na naleśniki. Tu i tu jest czytanie, no, dokładnie. No przecież w obu miejscach masz czytanie.
Bioshock. Czy nawet nie widzę różnicy pomiędzy oglądaniem filmu na telewizorze, oglądaniem filmów na telefonie. Ale zobacz, że ty tutaj to spłaszczasz do starych narzędzia, jakie ci służy do konsumpcji, a nie do treści tego. Ty tak jakby w złym miejscu próbujesz szyć argument. Bo jeżeli te same gry by trafiały na to urządzenie, to by nikt nie miał z tym problemu. Tutaj chodzi o jakość tych treści, która jest. No dobra, ale gra to gra XD. No ale no dobra, no to wytłumaczcie mi to. Dlaczego uważacie, że to jest to samo? Pasjans na telefonie równa się Baldur 3. No nie, serio, wytłumaczcie mi to, widzowie. Te same gry. To powiedzmy, że dajemy pod argument GTA San Andreas. Kiedyś było na telefonach, aktualnie dalej jest. Jest to gra, tylko inny odbiornik. Co o tym sądzisz? Dobra, stary, ale ty mówisz teraz o przeportowanej grze komputerowej. Ty mówisz o porcie. A jednak, mówiąc o grach mobilnych, ty nie myślisz o grach, które zostały przeportowane z peceta na telefon, bo to wiesz, na telefonie możesz i Kotora, stary, zagrać. Tylko chodzi o to, że gry mobilne to jest zupełnie inne medium gier komputerowych, no właśnie nie komputerowych, nie? Można powiedzieć o kimś, że jest graczem, nieważne w co gra, można było potem podkategoryzować. No dobra, ale się pyta, stary, Jezu, dlaczego rozmowa z nami tak wygląda? Oglądamy jakiś materiał, wy podajecie coś pod wątpliwość, ja mówię, okej, nie ma problemu, podejmijmy dyskusję, a wy mówicie, można tak powiedzieć i tyle. To, że można tak powiedzieć, to nie znaczy, że to szyje jakikolwiek argument. Widzowie, można tak powiedzieć. No i pogadane. Czy dalej możemy wtedy mówić, że graczy można nazwać osobę, która gra w GTA SA na kompa i GTA SA na telefonie? Ty rozumiesz, o czym my, stary, gadamy? Czy nie? Widzowie, jestem muzykiem, gwizdem na liściu. No, no i właśnie takie ten. Dobra, kontynuujmy. Kolega nie umie, nie umie, no, najwyraźniej. Da się przejść obojętnie obok całej narracji i tylko strzelać do przeciwników i przejść tym samym całą grę. Ale Bioshock faktycznie wymaga przynajmniej jakiejś próby zrozumienia zasad gry, co hipotetycznie mogłoby sugerować wyższy próg wejścia niż na przykład teatr, gdzie zwyczajowo biernie obserwujemy historię odgrywaną na scenie, a przecież to teatr uznaje się wybitnie za przykład tak zwanej kultury wysokiej czy wymagającej, czymkolwiek takowa jest. I chociaż pewnie każdy z nas był kiedyś na Pinokiu, na wycieczce szkolnej, to wejście w teatr jako dorosła osoba, która nie ma wyrobionych odpowiednich kompetencji, jest cholernie trudne, co zresztą wiem z autopsji. Odbieranie narracji dziejącej się tuż przed nami, na żywo, to jednak zupełnie inne doświadczenie niż film. A istnieją przecież takie spektakle, gdzie dochodzi do interakcji pomiędzy widownią a aktorami. Tak. Byłem nawet kiedyś na spektaklu, gdzie to widownia we współpracy z aktorami sama miała wymyślić sobie zakończenie historii. Szalone nożyczki chyba, nie? Ma stawia niesamowicie wysoko próg wejścia, jeżeli chcemy się dobrze z nią bawić, bo wymusza na nas bezpośrednie zderzenie swoich własnych myśli, a często emocji, a nawet lęków, z kręgiem zupełnie nam obcych ludzi. I jest to forma, z którą ja sobie osobiście nie poradziłem. A przecież emocji, jakie wyzwala teatr na żywo, nie da się powtórzyć w innym kontekście. Zatem ktoś mógłby powiedzieć, że to nie chodzenie na spektakle jest wyrazem lenistwa, bo pozwalamy, żeby nasz własny komfort i nawyki odciągnęły nas od doświadczenia czegoś wartościowego. Ja jednak nie zgadzam się z takim przedstawieniem relacji człowieka z mediami. Każdego dnia zmagamy się z wyborami, z których część dotyczy właśnie tego, z którym medium wejdziemy w kontakt w danym momencie. Ja na przykład rezygnuję z grania w niedawno zaczętą grę, by móc pisać ten skrypt. Wybory każdego z nas szokowane są przez czynniki. Mi się wydaje, widzowie, że to jest ogromny problem zrozumienia tego, co ja na samym początku przedstawiłem. Nie macie wrażenia? Że to jest tak jakby niezrozumienie przedstawienia tego początkowego argumentu, tej odpowiedzi. To jest taka sytuacja, że ktoś odbiera, że ten materiał został przedstawiony w takiej formie i został w takiej formie sporządzony, jakby gracze chełpili się, że są lepsi, ponieważ konsumują coś, co wymaga większej ingerencji, stary, nie? Nie macie takiego wrażenia? Że tutaj na samym początku gdzieś pojawia się błąd. Zewnętrzne, ale także wewnętrzne, które trochę już poruszyliśmy, takie jak komfort, nawyki, oczekiwania, samopoczucie i pewnie wiele innych, zupełnie indywidualnych, których po prostu nie czuję, że mam prawo znać ani oceniać. Nie każdy człowiek jest w stanie obcować z każdym medium, a my jako zwolennicy gier powinniśmy raczej zachęcać innych do grania, a nie podkreślać różnice między mediami. Bo choć zabrzmi to pompatycznie, to różnice nas najbardziej oddalają.
Jeżeli więc ktoś nie gra, ale czyta na przykład namiętnie książki, to zamiast straszyć go progiem wejścia, pokaż mu Disco Elysium, gdzie być może poczuje się jak w domu. Dalej przechodzimy do kwestii wariantywności gier, której interpretacja autora zawiera się chyba najlepiej w tych słowach. Tutaj widzimy, jaką dynamikę wymuszają na nas gry. To nieustanna walka z doświadczeniem, do tego za każdym razem innym. Jak oglądacie nowy serial, to nie musicie na nowo uczyć się, jak włączać telewizor. Nie musicie od nowa uczyć się aplikacji do streamingu. Jak czytacie nową książkę, to nie musicie na nowo uczyć się czytać. Albo nie musicie sprawdzać co trzeciego słowa, bo go nie znacie. No, chyba że czytacie jakąś książkę Dukaja. Generalnie umiecie wejść w takie medium. Z grami tak nie jest. Każda nowa gra to nowa przygoda i nowy wysiłek. I myślę, że zabrakło tutaj zawarcia informacji o tym, że każde medium wypracowało sobie pewien język przekazywania obrazów, który jest mniej więcej uniwersalny bez względu na to, z jakiego gatunku pochodzi dane dzieło. Oglądając film spodziewamy się aktorów, scen, kadrów czy dialogów. Czytając książkę spodziewamy się opisu wydarzeń, scenerii, wyglądu bohaterów, a także znowu dialogów, czy bardziej szczegółowo liter, stron, spisu treści, czy nawet poczucia dotykania papieru. Czytając komiks spodziewamy się tekstu i obrazów, ale także przestawiamy swój mózg na czytanie tzw. przestrzeni międzykadrowej, czyli domyślanie się, co wydarzyło się pomiędzy dwoma kadrami. I w końcu, grając w grę, spodziewamy się konkretnych mechanik, takich jak wybieranie opcji czy korygowanie perspektywy przy pomocy kursora, albo chociażby wykonanie konkretnych czynności danym przyciskiem, np. kucnięcia po wciśnięciu Ctrl lub C. Nie jest więc tak, że każde doświadczenie grania w nieznany wcześniej tytuł wymusza od nas od nowa nauczenia się korzystania z medium, a przynajmniej nie w każdym sensie. Odpalając film nie muszę od nowa uczyć się korzystania ze streamingu, ale odpalając grę też nie muszę za każdym razem uczyć się chodzenia, bo w większości przypadkach zostanie mi zaserwowany jeden z kilku wariantów poruszania się po wirtualnym świecie. No dobra, ale chodzenie to jest podstawowa mechanika, prawda? Tych gier komputerowych. Jak bardzo szeroka różnica istnieje pomiędzy Souls-like'iem, RTS-em, hack-and-slash'em? Wiesz o co chodzi? Tutaj tak jakby różnica jest przeogromna. Za każdym razem w nowym tytule musisz się nauczyć ich mechanik. Stary, ja mam spędzonych, wiesz, kilka tysięcy godzin w Diablo 2, który jest teoretycznie tym samym gatunkiem co Path of Exile, musiałem wejść i się nauczyć Path of Exile od nowa. ...który już gdzieś kiedyś widziałem. Gry bowiem wypracowały sobie powtarzalny system praktyk, który dla ułatwienia zabawy wtłaczany jest niemal do każdego... Tak. Tylko że różnica jest taka, że w filmie ten system praktyk wynosi 100%. Każdy film oglądasz tak samo. A w grach to jest fluktuacyjne. To, że poruszanie się w Path of Exile i w Diablo 2 jest identyczne, to nie znaczy, że te gry mają 100% wspólnych mechanik. To jest giga kurwa istotne. Te gry łączy ze sobą, nie wiem, 50%. Interpretujesz inaczej? Co interpretuj inaczej? No, moim zdaniem nie można tego zawęzić do elementu sterowania, nie? To na przykład chodzenie w Guild Warsie i chodzenie w WoWie jest identyczne, a te gry opierają się na zupełnie innym systemie. No, ja się zgadzam, Telly Huntera. Do tego nie można porównać, bo oglądanie filmu to jest bierna czynność, a granie jest aktywne. Zgadzam się, fast widzowie. Te gry. I nie ma w tym absolutnie nic złego, ja sam zresztą zgadzam się z wydźwiękiem tej części filmu, zwłaszcza gdy poetyka mówi o tym, jak gry potęgują wrażenia. To jednak musi odbyć... Tego nie można spłycić do filmu, że różne gatunki wymagają różnych spostrzeżeń? Nie wymagają różnych spostrzeżeń różne gatunki. Tak jakby sposób konsumpcji jest zawsze identyczny. To, czy ty interpretujesz, czy ty nie interpretujesz film, to jest drugorzędna stara sprawa. Ale to równie dobrze moglibyśmy użyć tego argumentu względem gier komputerowych, że każdy tytuł wymaga innych spostrzeżeń. Mówimy tutaj jedynie o procesie konsumpcji czegoś, tym takim podstawowym. A ty wybiegasz w głębszą problematykę. ...się zawsze pod pewnymi warunkami. Przede wszystkim warstwa reguł... Wiele dzieł filmowych wymaga od widza aktywnego zaangażowania intelektualnego. No ale... Idąc tym tokiem rozumowania, to konsumpcja starej jedzenia wymaga od ciebie, wiesz, ingerencji, oko ręka, buzia ręka, nie? No też już nie możemy tak spłycać, że słuchajcie, są rzeczy, które wymagają od ciebie elementu pomyślenia, jakiejś minimalnej ingerencji, nie? To już, kurwa, mi się wydaje, że za bardzo próbuję cieszyć argument względem tego, że film też może wymagać od ciebie. No wiadomo, no widzowie, są filmy i są filmy, prawda? Masz film, nie wiem, pokroju Coherence, masz film pokroju... Idealny przykład, nie, widzowie? Macie Coherence po jednej stronie i po drugiej stronie macie ten z DiCaprio, staro, tych czy... Jezu, jak to się nazywa?
spuszczaniem tego takiego brzdęczka. I to jest wersja easy tego filmu dla Amerykanów. Incepcja. Macie Incepcję i Coherence. Oba filmy są o tej samej problematyce, ale zrozumienie ich problematyki jest diametralnie różne. Jest na innych poziomach intelektualnych po prostu. Incepcja przedstawia ci wszystko. Mówi ci, widzu, jesteś debilem. Prawdopodobnie nie będziesz w stanie sam tego zinterpretować. Tutaj damy ci dialog, który ci wszystko wytłumaczy. Albo będziesz miał Coherence albo Primera, który tego nie zrobi za ciebie. Ale nadal sposób konsumpcji jednego i drugiego medium jest identyczny. Polega na patrzeniu na ekran, prawda? To jak dużo tych głębi z tego wyciągniesz, to zależy od ciebie. Ale to możemy do każdej dziedziny życia, mi się wydaje, przypisać. Danej produkcji musi być dla nas przejrzysta i logiczna, a sposób korzystania zarówno z programu, jak i sprzętu nie może okazać się zbyt trudny. Bo są na rynku gry, które po prostu nie zachęcają osób niezaznajomionych z medium i tak naprawdę można tutaj długo się... Dobra, tak samo jest w gatunku hack and slash, jest generalnie przyjęte poruszanie się przez myszkę jako podstawowe narzędzie konsumpcji medium growego. Tak samo film można sprawić do oglądania, patrzenia. No dobra, myślisz, że moja matka jakby mi powiedział, myszką poruszasz się w tej grze, przeszłoby kurwa kitawę? Myślisz, że ona by skończyła 10 aktów, jeżeli to by była jedyna informacja, którą by mi sprzedał? Myszką poruszasz się w tej grze? Nie. Bo gra komputerowa wymagałaby od niej zrozumienia. A jakbym powiedział jej obejrzeć ten film, to ona by wiedziała, jak go obejrzeć? Oczywiście, żeby wiedziała. I o tym właśnie rozmawiamy. No wiedź, czy stanowi to o ich sile czy słabości? Z jednej strony można by przyjąć, że jakakolwiek, nawet piękne doświadczenie traci na wartości w sytuacji, gdy jest ono dostępne tylko dla niektórych. Z drugiej strony zaś każde medium wytwarza takie dzieła. Istnieją przecież chociażby filmy eksperymentalne, które nie powstały dla kogoś, kto w życiu nie widział żadnego filmu, tylko dla kogoś, kto tych filmów widział tysiące, a i granie z jego instynktem jest w stanie zaakceptować i odebrać jako coś wartościowego. Podobnie widzę próbę zagrania w Senua's Sacrifice na VR, której się kiedyś podjąłem i spasowałem, bo zwyczajnie nie byłem w stanie wytrzymać w świecie gry więcej niż kilkanaście minut. Przy tym wszystkim jednak zdaję sobie sprawę z tego, że pan poetyka krytykuje nie tyle ludzi, którzy po prostu nie grają, co ludzi, którzy demonizują w jakiś sposób grę. Mhm. Mi jednak chodziło w tych ostatnich paru akapitach bardziej o zwrócenie uwagi na fakt, że gry wciąż są relatywnie słabo dostępne w kontraście do książek czy filmów. Moim zdaniem to nie jest tak, że gry są z zasady trudniejsze jako medium, jednak ciężej w nie wejść, bo dobry sprzęt do grania nie jest czymś domyślnym, co każdy ma we własnym domu. Totalnie się, stary, nie zgadzam. Totalnie się nie zgadzam z tym. Jak dużo osób ma firmowego laptopa, stary? Jak dużo osób? Ile kosztuje, stary, konsola? Nie jestem w stanie się, stary, z tym zgodzić, nie? Że tutaj problemem jest próg wejścia sprzętowy z grami. No, nie trzeba mieć 4090, żeby zagrać Age of Empires 2, nie? Nie trzeba mieć, stary, 4090, żeby sobie na GeForce Now zagrać. Jak najbardziej. No, nie każda gra jest wymagająca sprzętowo. A telewizor duży ile kosztuje? A czemu musisz mieć duży telewizor? Na samym telefonie możesz sobie pobrać emulatory i grać w gierki, jasne. Dokładnie. No, to prawda, zgadzam się. Tym samym chciałbym zachęcić każdego gracza do popularyzowania tej dziedziny sztuki wśród ludzi, którzy nie mają z nią styczności. To może... Ja teraz będę totalnym gatekeeperem. Widząc, co się dzieje obecnie z grami komputerowymi, jestem totalny przeciwny popularyzacji gier komputerowych. Chcę wrócić, kurwa, do czasu sprzed 20 lat, gdzie gry nie są popularne. Serio. Można robić na wiele sposobów, jednak najważniejsze, co możemy zrobić, to o grach mówić. Ale mówić w sposób otwarty i analityczny o tym, co nas w grach zachwyca, inspiruje i dlaczego poszczególne elementy gry wywołują w nas taki, a nie inny efekt. Ja to robię na kanale i ludzie mi mówią, a ja nie chcę tego robić, ja chcę grać inaczej, ja chcę mieć płytkie medium do zrozumienia, ja chcę grać z summonami, ja nie chcę przyjść katarzis w grach komputerowych, ja chcę sobie wejść i poklikać, ja chcę trzymać strzałkę do przodu i się niczym nie przejmować, chcę patrzeć, jak stare NPC zabijają bossa za mnie. No. Tak to wygląda, no niestety. Można gadać o tym, jak dużo głębi można znaleźć w grach komputerowych, a przez to, że gry komputerowe są już tak szerokim medium, są tak dostępne, to ludzie mówią, ale ja nie chcę, stary, tego. Ja chcę, by gry stały się jak film. Wreszcie przechodzimy do bodaj ostatniego wątku w filmie, dotyczącego wiedzy, jaką można czerpać z gier. Każdy, kto w dzieciństwie dał się porwać jakiemuś tytułowi, choćby historycznemu, wie, jak zaczynamy się od niego uczyć często technicznych, specjalistycznych sformułowań, a nawet tego nie zauważamy.
To edukacja imersywna, dziejąca się sama przez naszą rozpaloną do czerwoności ciekawość. I nie będę się już powtarzał jak stara płyta i mówił, że przecież... Korzystasz z stylu buffów, że nie powinieneś innym wytykać korzystania z summonów, bo jeśli się na dwa hity robi bossa, to znaczy, że psułeś grę gorzej niż się od summonów, trochę samokrytyki. Co ty gadasz, którego bossa zabiłem na dwa hity? Ej, dawaj Wizu, zrobimy challenge. Ja ci wyślę mojego save'a, a ty wejdziesz na Discorda, nam przystreamujesz, jak moim save'em bijesz Radana, deal? Zobaczymy, jak bardzo spłycone to jest. Wchodzisz w to? Dawaj, podaj mój rękawice. Challenge taki dla ciebie. Albo zrobimy stary inaczej. I wyślę ci mojego save'a na no-hita? Nie, bo nie mogę moga pobić, no i właśnie. Ale to dlaczego, ale zobacz, przychodzisz tutaj do mnie na kanał i mówisz, że ja zabijam bossów stary na dwa hity, że to trywializuje, ale jednak mówisz, że nie zrobisz tego. Dlaczego się nie chcesz tego podjąć, powiedz mi, skoro zabijam tego bossa na dwa hity? Wejdź na Discorda, udowodnij, że faktycznie to jest tak proste. No przecież po to tu przyszedłeś, oczekiwałeś starej interakcji, oczekiwałeś na przykład skontrowania tego, co napisałeś, albo oczekiwałeś poklepania się po pleckach. Czemu nagle zrezygnowałeś? Przecież to jakbyś mnie w NASCARze wystawił jako kierowcę i oczekiwał, że w najlepszym aucie zrobię pierwsze miejsce. To widzisz, zrozumiałeś to? Niesamowite. Szkoda, że nie pomyślałeś o tym stary wcześniej, przed napisaniem tego komentarza. Czyli rozumiesz, co było głupiego w tym, co napisałeś? Bardzo szybko się stary zweryfikowałeś. Stary, zajęło to mniej niż minutę. Niesamowity jesteś. Przesadzasz teraz, summony równa się buffy. A to udowodnisz mi to, czy nie? Czy po prostu tak twierdzisz? No dawaj, dawaj, Wizu, opowiadaj. Wizu, no czekamy, widzisz, na interakcję z tobą. Oho, event. Wizu chyba zbastował. Chyba się zawstydził, no. No, kolega uciekł. Jakby się zastanowić, to w sumie nie mam jak tego udowodnić. Nie, no jak to, stary? Masz. Ja ci wysłałem mojego save'a. Odbuta, mogę ci to teraz zrobić, stary. Wysłałem ci stary mojego save'a i jedziesz. A dobra, to powiedz mi na jedno bardzo proste pytanie. Uważasz, że poziom trudności grania z summonami jest równy poziomu trudności grania z buffami? Skrót myślowy. Walnęłeś wiadomość wcześniej na trzy zdania, a teraz spłyniesz do skrótu myślowego. Niesamowite, stary. Jaką ty jesteś logiczną chorągiewą. To wytłumacz nam to, bo się pogubiłeś coś, a my sobie kontynuujemy wideo. Inne media też uczą, bo celem autora raczej nie było udowodnienie stanu przeciwnego. Wydaje mi się natomiast, że można ten punkt nieco rozszerzyć. Zanurzanie się w mniej lub bardziej historyczne gry odbywa się, moim zdaniem, w pewnej sprzeczności. Z jednej strony, jasne, pozyskujemy prawdziwą wiedzę o świecie, jednak odbywa się to za pomocą fikcyjnych wydarzeń w interaktywnym środowisku. W strategiach paradoksu możemy doprowadzić do absurdalnych sytuacji z perspektywy historii, co sugeruje, że jakoś musimy oddzielać fikcję od rzeczywistości. Jeżeli jednak oddzielamy te dwie sprawy, to co z naszym zawieszeniem niewiary? Jak to możliwe, że jednocześnie zgadzamy się uwierzyć w świat przedstawiony, mimo oczywistych przesłanek, że jest on dziełem fikcji, oraz że rozdzielamy grubą kreską realistyczne aspekty od fantastycznych? Wydaje mi się, że wchodzimy w trzeci obszar względem prawdy i nieprawdy, w obszar prawdopodobieństwa. Oczywistym jest, że ostatnia misja ze Sniper Elite, gdzie zabijamy samego Adolfa, jest fikcją, bo rzeczony popełnił samobójstwo we własnym bunkrze. Niemniej jednak obecność i działania snajperów podczas II wojny światowej są faktem, więc hipotetyczna sytuacja, w której Adolf ginie od snajperskiej kuli, jest w granicach wydarzeń, które mogłyby się potencjalnie wydarzyć w jakiejś innej rzeczywistości. W ten sposób gra jest jednocześnie fikcją i dokumentem, podobnie jak Medal of Honor. No jest na kanwie wydarzeń historycznych, które przedstawiają ci... Kurde, to nie chodzi o to, żeby pokazać ci coś od A do Z, tylko chodzi o to, żeby dać ci na przykład zarys kulturowy, zarys historyczny, prawda? Honor, gdzie dosyć realistycznie oddany D-Day przedstawia w istocie fikcję, to znaczy dokładnie taka sekwencja, jaką widzimy w grze, raczej się nie wydarzyła, ale jest w granicach prawdopodobieństwa. No i tym samym oczywiście bogowie starożytnej Greki z Titan Quest raczej nie istnieją, ale istniał żywy niegdyś system wierzeń, w którym ci bogowie funkcjonowali, a ich charaktery są przedstawione w grze na tyle zgodnie z materiałem źródłowym, że tytuł ten posłużyć mógł jako lekcja o mitologii. No. Okej, wiem, że ten film jest nieco rozbiegany, lecz prawda jest taka, że o każdym ze wspomnianych tematów można nagrać oddzielny film. Tym bardziej więc gratuluję. Bardzo dużo dał widzowie ten
podstawę do przemyśleń, ale serio, mam wrażenie, że ten film opiera się na trochę za bardzo takim obronnym argumencie, trochę takim elemencie syndromu oblężonej twierdzy, wiecie? Że nadinterpretuje się pewne słowa, wydając z takim poczuciem, jakby było atakujące. Dobre i przeglądowe przedstawienie tematu. Bo chociaż troszkę się czepiałem w tym filmie, to wiem, że spora część z nieścisłości to po prostu skróty myślowe i uproszczenia, których rozwinięcie w moim filmie, mam nadzieję, dało wam trochę radości i pozwoliło dowiedzieć się czegoś więcej. Dziękuję za uwagę. No, zagrał adwokata diabła trochę. Jak najbardziej zagrał adwokata diabła. Ja sam często gram adwokata diabła, tylko po to, żeby z innej strony na coś spojrzeć, więc moim zdaniem Terem jak najbardziej na plus. No nie? I dobranoc. Jakie dobranoc, jak jest u mnie 23:40 dopiero, ja do spania za 10 godzin pójdę, stary. Widzowie, powiedzcie mi, widzowie, czy odpisał ten ziomeczek, czy nie? No nie, już nie odpisał.